Czasy dla agentów część 21. Światowa kariera Księstwa Moskiewskiego zaczęła się od umieszczenia w jego granicach centrum krystalizacji geopolitycznej. Dokonał tego Piotr I, zrabował finom część ich ziem i zbudował tam Petersburg. Piotr I dokonał sztukę nielada, przeniósł centrum krystalizacji geopolitycznej z granic Rzeczpospolitej i umieścił je w granicach swojego państwa. Jego następcy utrzymali centrum krystalizacji geopolitycznej i umacniali je. Utrata centrum krystalizacji geopolitycznej z granic państwa była główną przyczyną upadku I Rzeczpospolitej. Magnaci, którzy wcześniej w swoich sprawach jeździli do Warszawy, zaczęli jeździć do Petersburga. Tak samo Azylia może być zbyt słaba na wytworzenie i utrzymanie w swoich granicach centrum krystalizacji geopolitycznej. Bliskość trzech silnych centrów krystalizacji geopolitycznej Chin, Japonii i Korei Południowej może sprawić, że Azylia stopnieje jak bałwan śniegowy na wiosnę. Budowa Azylii zacznie się z poziomu bardzo niskiego. Z początku będzie bardzo słaba i podatna na zagrożenia. Ta operacja jest bardzo ryzykowna, wymaga czasu i spokoju. Szefostwa, spec-służb Moskowi zrobią wszystko, aby uwagę światowych graczy politycznych skierować na inne wydarzenia. Twórcy azyli, szefowie spec-służb Moskowi postarają się o zapewnienie jej względnej przewagi nad sąsiedztwem. Najlepiej, gdyby azylia była wyspą rozwoju i dobrobytu na pustyni popiołu. Rozpadowi Federacji Rosyjskiej i organizowaniu azyli będą towarzyszyły burzliwe wydarzenia. Akty terroru, wojny, konflikty zbrojne, zamieszki, ruchawki, niepokoje, zorganizowana przestępczość, masowe rabunki, akty dywersji, strajki, zwiększona podaż narkotyków i tym podobne. W największym natężeniu będą przebiegały na terenie rozpadającej się Federacji Rosyjskiej, ale szefostwa, spec-służb po Moskowi zrobią wszystko, co w ich mocy, aby rozciągnąć je na czym większy obszar całego świata. Poza wszystkim innym obecnie migracja przebiega z terenów najdogodniejszych do utworzenia azyli na Zachód. Duże zniszczenia materialne mogą migrację odwrócić i skierować do Azyli. Moskowia zamęt na świecie sieje już teraz. Wszędzie kiełista siał chaos od Ameryki Łacińskiej przez Afrykę do Azji, a chaos to zagrożenie dla Pax Americana. Amerykanom tymczasem, szczególnie Departamentowi Stanu, zależy na stabilizacji. Kłopoty dla USA oznaczały, że Waszyngton miał mniej czasu i środków, aby zwracać uwagę na Moskowie. Postsowiecka Rosja mogła więc w tym czasie zbierać siły, podnosić się z zapaści. Teraz zamęt zostanie dokonany na skalę o wiele większą, maksymalną, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków. Pozostaje problem samego miasta Moskwa. Brak surowców sprawia, że Azylia swoimi granicami Moskwy objąć nie może. Zostawienie Moskwy jest dla Azyli bardzo niebezpieczne. W pozostawionej Moskwie mógłby utworzyć się ośrodek władzy, który Azyli mógłby zagrozić. Ten ośrodek władzy mógłby utworzyć się z sił miejscowych albo z obcych. Kiedy to się stanie, Azylia będzie mogła tylko bezradnie obserwować wzbierającą potęgę. Moskale już raz zniszczyli swoją starą stolicę. Miało to miejsce podczas kampanii francusko-rosyjskiej w latach 1812-1813. Różnica polega na tym, że wtedy ją odbudowali, a teraz nie odbudują. Chodzi o to, aby nikt nie mógł wjechać na Kreml na białym koniu. Przez bramę wieży spaskiej i przejeżdżając, uderzyć w nią mieczem ceremonialnym lub szablą mahometańską. Zburzenie niczego nie daje. Wszystko zburzone można odbudować. Odbudowa nie musi być dokładna. Odbudować można byle jak. W ogóle nie trzeba odbudowywać. Na gruzach można postawić cokolwiek łuk triumfalny, bramę powitalną. Skażenia chemiczne i biologiczne są krótkotrwałe i łatwo je usunąć. Pozostaje tylko jedno: skażenie radionuklidami. Nad Moskwą w ramach organizowania azyli może zostać odpalona brudna bomba. Poza pozbyciem się konkurencji, zbrodniarze moskowicińscy mogą upozorować własną śmierć. Z powodu wysokiej radioaktywności, nikt nie sprawdzi, czy ich ciała leżą pod gruzami Moskwy. Może to być bardzo użyteczny argument przeciwko wścibskim sprawdzającym, czy w Azylii ukrywają się zbrodniarze Moskowi. 14 września 2009 roku na terenie jednostki wojskowej 5764 w Tambowie, około 400 kilometrów od Moskwy, gdzie mieści się dowództwo głównej dyrekcji wywiadu sztabu generalnego, doszło do potężnego pożaru, podczas którego, według oficjalnych danych, zginęło 5 osób, a 14 odniosło obrażenia. Zniszczeniu uległa znaczna część budynków, a szczególnie te, w których przechowywano tajne archiwa GRU, związane między innymi z operacjami wojskowymi na terytorium Abchazji. Na miejscu natychmiast zjawili się zastępca ministra obrony Rosji i wielu wyższych oficerów służb wywiadu. W Tambowie stacjonowała 16. brygada specjalna GRU, wsławiona w 2008 roku walkami w Abchazji, a wcześniej w Czeczenii i Afganistanie. Pojawiły się wówczas spekulacje, że pożar nie powstał z powodu zwarcia instalacji elektrycznej, jak głosiła wersja oficjalna, a był efektem precyzyjnej akcji grupy komandosów, wykonujących zadanie zniszczenia archiwum wywiadu wojskowego. Do ataku miało dojść 13 września, trwał tylko 15 minut, a do wywołania gigantycznego pożaru użyto pocisków zapalających. W dyrekcji GRU w Tambowie miały znajdować się dokumenty dotyczące wielu operacji CIA, ataku terrorystycznego z 11 września 2001 roku, ale też materiały wskazujące na powiązania ważnych polityków światowych, w tym Busha i Cheneya, ze słynną organizacją wojskową Blackwater Worldwide obecnie XE Services LLC którą CIA i izraelski Mossad miały wykorzystywać do likwidacji terrorystów Al-Kaidy. Rosyjski wywiad wojskowy miał również dysponować materiałami wskazującymi, że za zamachami na byłego premiera Libanu Rafika Haririego i premiera Pakistanu Benazir Butto stała Blackwater. Atak na obiekty GRU w Tambowie łączono z niespodziewanym lądowaniem samolotu prezydenta Izraela Benjamina Netanyahu, udającego się do Gruzji na terenie jednej z bas rosyjskich 10 września i jego spotkaniem z prezydentem. Netanyahu miał wówczas zażądać natychmiastowego zwrotu dokumentów i agentów Mossadu, schwytanych przez Rosjan na pokładzie frachtowca Arctic Sea, w którym Rosjanie przewozili elementy rakiet S-300 oraz materiały dla irańskich instalacji nuklearnych. Ludzie, którzy 24 lipca 2009 roku weszli na pokład rosyjskiego statku, byli agentami Mossadu, mającymi za zadanie sprawdzić ładownie frachtowca. Gdy się okazało, że na Arctic sea znajdują się poszukiwane obiekty, zdecydowano o jego uprowadzeniu, podejmując jednocześnie pertraktacje z Rosjanami. Trudno powiedzieć, która wersja zdarzeń odpowiada prawdzie. Czy pożar w Tambowie był efektem ataku grupy komandosów i światowej gry tajnych służb? czy jak głosiła inna hipoteza, chodziło o zniszczenie dowodów obciążających wysokich rangą dowódców Armii Rosyjskiej i oficerów GRU w związku z działaniami specnazów w Abchazji i nadzorowanymi przez spec-służby aktami terrorystycznymi. Być może ten pożar był próbą przed zwijaniem interesów Federacji Rosyjskiej, analogiczną do jesieni ludów, przed przeprowadzeniem kontrolowanego rozpadu ZSRR, ale to też może być początek samego zwijania interesu. Azylia zacznie z czystym kątem będzie państwem całkiem nowym. Z Federacją Rosyjską łączyć jej nie będzie nic. W każdym bądź razie mniej niż jakiekolwiek inne państwo powstałe po rozpadzie Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska zostanie zlikwidowana jako firma Krzak zostanie po niej tylko trochę dymu w powietrzu, który szybko się rozwieje. Azylia będzie miała ten sam problem z nadmiarem agentury odziedziczonej po Federacji Rosyjskiej, który miała Federacja Rosyjska z nadmiarem agentury odziedziczonej po ZSRR. Azylia nie będzie miała ani tylu oficerów prowadzących, ani tyle pieniędzy, aby móc im wypłacać jur -geld nawet jeżeli spec służby Moskowi w większości swej agentury nie opłacają za swojego budżetu, tylko wypuszczają ją na żerowiska. Pretorianie mają odmienne nieco zdanie o swej przyszłej perspektywie czemu się zresztą trudno dziwić. Brudną i mokrą swą robotą przecież parają się nie po to, by takie odnieść stąd korzyści, że błąkańczy sen się ziści i że im także głowy utną, bowiem ten sen się kończy smutno. Przeciwnie, oni happy endu pragną, więc boją się obłędu. Kiedy zwycięskie toczą boje ze straszną reakcyjną hydrą, to chcą mieć pewność, że na zawsze zdobędą to, co hydrze wydrą. Fanatyzm lśniący w wodza oku Straszliwy budzi w nich niepokój, A scenza zaś napawa trwogą, że im zdobycze zabrać mogą I tak się oto kończy sojusz, teoretyka z lumpem, Bo już gdy każdy własną chce iść drogą, Powstaje problem, kto tu kogo? O rewolucjo w permanencji Tyś mrzonką jest inteligencji, A ten twój cały krwawy przerób Daje rezultat równy zeru. Szmaciak chce władzy nie dla śmiechu, lecz dla bogactwa, dla przepychu. Chce mieć tytuły, force, włości i w nosie przyszłość ma ludzkości. Więc czeka na stosowny moment, by stuknąć mędrca w główkę łomem. Aby w służbach i agenturze wpływu była dyscyplina, ich dowódcami muszą być dranie więksi i twardziele twardsi od podwładnych. Po rozpadzie Moskowi znikną. Przywódcami azyli będą mędrcy. Nawet jeżeli w Moskowi byli kimś całkiem innym, w azyli dla bezpieczeństwa, dla maskirowki, dla kamuflażu, mędrców będą musieli udawać. I to udawać skutecznie. Jako mędrcy sami będą się prosić o stuknięcie w główkę łomem. Jeżeli tego chcą uniknąć, zawczasu muszą zadbać, aby ich w główkę łomem stuknąć nie było komu. Jeżeli grozi przechwycenie przez wroga, broń jest niszczona. Trzyma palną świecę, biorą go. Zginął, o nie, skoczył w dół, do lochów. Dobrze rzecze jenerał, nie odda im prochów. Najgroźniejszą bronią jest agentura wpływu. Niewykorzystywana część agentury wpływu też zostanie zniszczona, z tym, że przy użyciu innych technik. Niektóre obiekty o znaczeniu militarnym wznosi się od razu z komorami na ładunki wybuchowe, żeby później nie tracić czasu na wiercenie otworów. Podobnie Moskowia, tworząc swoją agenturę wpływu, wmontowała w nią mechanizm autodestrukcji. W pierwszej kolejności zostaną zlikwidowani fizycznie nadmiarowi agenci mający dostęp do tajnych kont w bankach zagranicznych. 25 czerwca 1998 roku około godziny 22, podczas wysiadania ze swojego samochodu na parkingu przed budynkiem, w którym miał mieszkanie, strzałem w głowę z pistoletu z tłumikiem, został zamordowany Marek Papała, generał, były komendant główny policji. Według jednej z hipotez śledztwa, powodem zamordowania było posiadanie przez Papałę dostępu do tajnych kąt. Zamordowanie papały zapoczątkowało serię zabójstw i tajemniczych zgonów świadków, oraz osób powiązanych ze sprawą. W sprawie papały kolejni świadkowie, którzy mogliby doprowadzić do mocodawców, popełniają samobójstwa, a działania śledczych nie przybliżają nas do prawdy. Mówią w Gazecie Polskiej. Według nich nad tym, by mord na generale Papale, Olewniku i inne zbrodnie trzeciej Erpenii wyszły na jaw, czuwają między innymi ludzie wywodzący się z byłego międzyresortowego Centrum do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu. O tym boją się mówić z różnych powodów świadkowie wzywani przed kolejne sejmowe komisje śledcze, boją się również pytać o to kolejni sejmowi śledczy. Paraliżuje ich strach przed zemstą polskiej kupoli. Kupola, czyli zarząd mafii twierdzą nasi informatorzy. Zespół Międzyresortowego Centrum do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu. Został powołany w czasie rządów Leszka Millera w sierpniu 2002 roku. Był to twór o ponadministerialnych uprawnieniach, w którego kierownictwie znaleźli się, jak twierdzą nasi rozmówcy, między innymi oficerowie i funkcjonariusze stanu wojennego, których akta znajdują się w byłej siedzibie Stazy w Berlinie. Gdy powoływano centrum, na czele ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji stał Krzysztof Janik. A jego zastępcą odpowiedzialnym za służby mundurowe, podległe resortowi, m.in. policję, był Zbigniew Sobotka, później skazany w aferze starachowickiej. W kierownictwie centrum byli doradcy Sobotki, Roman Kurnik, były kadrowiec SB. Sprawcy do dzisiaj pozostają niewykryci. Morderstwo papały nie jest jedynym związanym z tajnymi kontami w bankach zagranicznych. Wcześniej, 7 października 1991 roku, w niewyjaśnionych okolicznościach, w wypadku komunikacyjnym, zginął Walerian Pańko, prezes NIK. Rzekomy wypadek zdarzył się na kilka dni przed planowanym przedstawieniem Sejmowi raportu NIK w sprawie afery Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, czyli FOS. FOS był instytucją służącą do tajnego wyprowadzenia poza granice Polski walut wymienialnych, taką jak PEWEX. Synchronizowane manipulowanie stopami hiperinflacji, kursami wymiany walut i oprocentowaniem kont, trzymanie rezerwy walutowej Narodowego Banku Polskiego na kontach oprocentowanych nisko, etc., etc. Policjanci, którzy oglądali miejsce wypadku jako pierwsi, wkrótce też zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach.